dobry Państwu, Monika Ferreira. Witamy Państwa w programie Dobra Franczyza, w którym opowiadamy o drogach liderów we franczyzie i o tym, jak rozpoznać dobrą franczyzę. Rozmawiamy o rozwoju strategicznym, operacyjnym, finansowym, dobrze poukładanych sieci franczyzowych, które wyposażają swoich franczyzobiorców w zaawansowany know-how w zakresie wiedzy produktowej, ale też w zakresie rozwoju biznesu. To tak zwane franczyzy 2.0, dobrze przygotowane do funkcjonowania w nowej ekonomii. Sieci potrafiące sięgać po technologię, po edukację, po kapitał na rozwój, a przede wszystkim potrafiące doskonale adaptować się do zmieniającego się otoczenia biznesu. W dzisiejszym odcinku o franczyzie biur nieruchomości. Jak dzięki trendom realizować swoje cele wzrostowe, skalować biznes i zarabiać inaczej na rynku nieruchomości? I gdzie dzisiaj marki widzą szanse rynkowe? Moim gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Rosolińska, CEO bardzo silnie skalującej się sieci franczyzowej na rynku biur nieruchomości, Freedom Nieruchomości. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, to zacznijmy może rozmowę o modelu biznesu. Jakie modele biznesu sprawdzają się dzisiaj na rynku nieruchomości? Jak wy myślicie o waszym modelu, o jego ewolucji? Co robicie w tym łańcuchu wartości na rynku nieruchomości? To może zacznę tak, że rynek nieruchomości jest szalenie różnorodny i tym samym bardzo pojemny. Chyba nie ma jednego, jestem przekonana, że nie ma jednego sprawdzonego modelu prowadzenia biznesu w nieruchomościach. Podobnie nie ma jednego modelu, w jakim funkcjonują sieci, dostępne na rynku sieci nieruchomości. Zależy to tak naprawdę od tego, co na rynku nieruchomości robimy. Czy pośredniczymy w obrocie, czy sprzedajemy nieruchomości, czyli obracamy nimi, to słynne flipy, zajmujemy się najmem, zarządzaniem najmem, koordynacją najmu, czy chcemy pośredniczyć również w finansowaniu i wspierać naszych klientów w finansowaniu. Więc model na pewno wyznacza, jest wypadkową tego, co robimy. Podobnie, czy pracujemy w oparciu o umowy otwarte, w oparciu o umowy wyłączne, jeżeli mówimy o pośrednictwie, czy i jak zatrudniamy, czy kooperujemy z naszymi partnerami, na jakich zasadach i formach umów, jak promujemy oferty, jakim marketingiem się wspieramy. Więc w zależności od tego, jakich wyborów dokonujemy na rynku nieruchomości, jeżeli chodzi o naszą ofertę produktową, usługową, tak powinniśmy dobrać optymalnie model. I gdzie wy jesteście? Co jest tą waszą ekspertyzą? My jesteśmy firmą, celowo mówię, nie tylko siecią, ale jesteśmy firmą, określiłabym to tak ogólnie, dostarczającą wartość klientowi sprzedającemu nieruchomość współpracy z pewnym skutecznym agentem. I właściwie od tego wychodzimy, budując naszą chyba przewagę konkurencyjną, tak bym to dzisiaj nazwała. Tak chcemy się widzieć na rynku. Jesteśmy siecią nie tylko franczyzową, czyli skupiamy wokół siebie rzeczywiście partnerów i oddziały franczyzowe, ale mamy również swoje oddziały własne, zlokalizowane w kilku kluczowych miastach. Dla nas kluczowych z punktu widzenia obserwacji trendów i tego, co dzieje się na rynku. Ale także pokuszę się o takie stwierdzenie, że Freedom Nieruchomości to także firma szkoleniowa. Ponieważ my edukujemy i staramy się również wychodzić z ofertą trochę szerzej na rynek, poza naszych partnerów franczyzowych, także do pojedynczych agentów, ale i także do osób, które rozważają w ogóle start w nieruchomościach. Tak, na żeby rynku pokazać, otwartym, tak? Na rynku jeszcze nie otwartym. Będąc w waszej sieci, można dokładnie skorzystać tak z takiej propozycji wartości. Jak najbardziej. Okej. Patrząc z perspektywy Państwa strategii dalszego rozwoju, bo rzeczywiście sieć już jest całkiem potężna, no 500 agentów, zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, to jak Państwo myślą o tym, żeby realizować swoje dalsze cele wzrostowe? Chciałabym tutaj szczególnie popatrzeć na to, jakie trendy są dzisiaj w nieruchomościach, zrównoważony rozwój i tutaj wiele sobie wypisałam, microliving, domy modułowe, reduktarianizm, co-living, biura hybrydowe, to wszystko wnosi nowe możliwości tego, jak można o swoim modelu biznesu dalej myśleć, o strategii wzrostu, to jak wy o tym myślicie? To prawda. To wszystko, o czym pani powiedziała, rzeczywiście te wszystkie trendy, pewnie można by było ich je jeszcze multiplikować. My je cały czas obserwujemy, staramy się nazywać także, staramy się dostosowywać nasz model, bo o nim rzeczywiście była mowa wcześniej, natomiast ten model cały czas ewoluuje właśnie w oparciu o obserwacje trendów. A nasza strategia i wizja tego, gdzie widzimy się za chwilę,
tak naprawdę w perspektywie miesiąca, półrocza, lat nawet, rzeczywiście z wypadkową tego, jak jesteśmy my jako organizacja w stanie zaadaptować się do tych nowych wyzwań. Ale rzeczywiście dzisiaj, jeżeli miałabym powiedzieć to, co będzie nas nakręcało i napędzało na przyszłość, to na pewno ta digitalizacja, czyli przestrzeń wirtualna, to, że dzisiaj wszystko się przenosi do przestrzeni jednak narzędzi, szeroko rozumianych narzędzi internetowych, przestrzeni wirtualnej, spacerów, tego i-buyingu, tak go nazwijmy dzisiaj, czyli tej przestrzeni, którą narzucają nam klienci z jednej strony, a z drugiej strony my jako organizacja staramy się troszeczkę opierać temu. To znaczy z jednej strony chcemy dostarczać tę wartość, bo to jest nieuniknione, że będziemy musieli się do tego dostosować bardzo szybko i narzędziowo, i warsztatowo. Ale... Mówiąc o digitalizacji waszych procesów i całej organizacji. Dokładnie, ale dalej nie chcielibyśmy zgubić wartości relacji z klientem. Wrócę do tego tematu skalowania. Tak jak powiedziałyśmy, 500 agentów ponad ilu? 50 miastach, czy też dokładnie miejscach już Państwo tak, są w Polsce. Miastach w Polsce. To jest rzeczywiście taka krzywa skalowania imponująca i chciałam zapytać, jak Wam się udało tak organizację wyskalować? Generalnie organizacje, które się tak szybko skalują, to zwykle są to organizacje bardzo dobrze poukładane, dojrzałe organizacje, patrząc z perspektywy poukładania organizacyjnego. Ciekawi mnie to z perspektywy też tego, że Państwo budują sieć franczyzową, a tam jakby rzeczywiście podstawą skalującej się sieci jest to poukładanie. Jak to u Was wygląda? To może zacznę od tego, że funkcjonujemy na rynku od 12 lat. Czyli jakieś doświadczenie już w nieruchomościach mamy i pewnie powiem coś, co jest bardzo oczywiste. No, budujemy naszą sieć w oparciu o bardzo konkretne kompetencje, których szukaliśmy na rynku. Osoby, które odpowiedzialne są u nas w strukturach za rozwój sieci, czy za opracowywanie nawet oferty szkoleniowej, czy szkolenie agentów i partnerów franczyzowych, to są osoby z ogromnym doświadczeniem rynkowym. To powiem tak, oprócz tego, o czym Pani mówi, czyli jednak uzbrajanie się w rozmaite narzędzia IT, które dają nam pewne możliwości zarządzania rzeczywiście samymi procesami, ale jednak bardzo silne i usilne budowanie tego systemu szkoleń i integracja tych wszystkich aktywności, powiedziałabym, około szkoleniowych, obudowywanie naszych partnerów narzędziami w bardzo konkretnym i usystematyzowanym systemie wdrożenia. Czyli my mamy bardzo silnie rozbudowane system wdrożenia menedżerskiego dla naszych partnerów, którzy przychodzą. Powiedziałabym, że to jest takie must do. Nasi partnerzy przechodzą przez 5-dniowy system wdrożenia, który integruje w sobie wiedzę finansową, marketingową, prawną, operacyjną, logistyczną i narzędziową. Podobnie taką ścieżkę kariery w naszej sieci przechodzą także pojedynczy agenci, którzy dołączają do naszych struktur. I te szkolenia są jakoś powiązane z realizacją celów strategicznych, operacyjnych, taktycznych ludzi w organizacji? Jak najbardziej wynikają wprost z tego, gdzie chcemy być i jak chcemy się dalej skalować. Super. Mamy konkretne plany na rozwój, jeżeli chodzi o ilość placówek, o liczebność agentów, o to też, zresztą sam fakt tego, o czym wspomniałam, że mamy wewnętrzne systemy rozwojowe, wewnętrzne struktury, na przykład trenerskie. Opieramy się przede wszystkim o wiedzę własną. Jesteśmy dla nich dostępni w takich turbulencjach, nawet ich osobistych, rynkowych, ale i kiedy oni chcą szukać większych wzrostów. Więc wierzę, że w tym upatrują też naszą siłę jako organizacji. Chciałam zapytać jeszcze o czym jest marka Freedom Nieruchomości, jaka to jest przestrzeń współpracy, jaka to jest kultura organizacji, którą Państwo rozwijają, żeby ludzie chcieli tam pozostawać. Jak ja myślę osobiście o Freedom, myślę, że podobnie myślą nasi partnerzy, tak mam nadzieję. Freedom jest o relacjach, o budowaniu wartości właśnie poprzez tę bliskość wiedzy, poprzez dostępność do wiedzy i otwartość, czyli 12 lat na rynku, zbudowany system szkoleń, nie raz na zawsze, ale bardzo mocno ewoluujący, to właśnie także dzięki nim i dzięki tym oddolnym inicjatywom także, które nas budują jako firmę, jako markę. Cały czas płynąca wiedza, dokładnie, taka kompetencja evergreen, dokładnie, jak lubimy mówić. Tak, brzmi wręcz aż prosto, aż zbyt oczywiście, ale wierzę, to jest, że każdy biznes... Duże wyzwanie w organizacji sieciowej, ogromne też wyzwanie. Tak uważam. Na koniec chciałam jeszcze zapytać o coś, co jest bliskie pewnie Pani takiej naturalnej kompetencji, bo jest Pani
prezesem firmy z backgroundem finansowym będąc, czyli dyrektorem finansowym, a powiem, że we franczyzie jednym z większych wyzwań, patrząc na sieci franczyzowe, jest rachunkowo i zarządcze poradzenie sobie właśnie z takim rozumieniem swojego wyniku finansowego, transparentnością tego, jaki wynik realizujemy. Czy wy pomagacie jako sieć w zarządzaniu finansowym waszym franczyzobiorcom? Czy jakby pokazujecie im modele zarządzania finansowego? Jak pani do tego podchodzi jako dyrektor finansowy? To powiem tak, mój konik rzeczywiście i nie mogę się bardziej podpisać pod tym, co pani aktualnie powiedziała, bo niezależnie od branży będę zawsze stała na stanowisku, że filarem każdej dobrej organizacji jest umiejętne zarządzanie finansami, przynajmniej żeby je poznać, znać, umieć policzyć. I rzeczywiście my naszych partnerów od pierwszej możliwej rozmowy franczyzowej przeprowadzamy przez bardzo świadome cyfry, które obudowujemy pewnym schematem funkcjonowania rzeczywiście. Opracowaliśmy nasz wewnętrzny model biura nieruchomości. Prezentujemy taki unit economic model, tak? Dokładnie, więc o tym też mówimy jasno i uzbrajając w te narzędzia finansowe, jak policzyć swój biznes. 6-9 miesięcy, tak? Tak, oceniamy, takie mamy doświadczenia. Nie jest to tożsame ze zwrotem z kapitału wniesionego na początek, więc jakby w zależności od tego, kto i jak chce funkcjonować, doradzamy rzeczywiście nawet w takich aspektach, jaką optymalną formę prawną tej działalności założyć. Bardzo dziękuję pani Agnieszko za tę rozmowę. Na ten ostatni temat to można by było rozmawiać bez końca. Moim gościem była dzisiaj pani Agnieszka Rosolińska, CEO sieci franczyzowej Biur Nieruchomości, Freedom Nieruchomości. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.